właśnie wyszliśmy na spacerek. Chciałam Wam pokazać, jaki ma śliczny kombinezonik Iguś. Taki piękny, dorwaliśmy go na OLX-ie za 10 zł. Ocieplany lekko, więc idealny na tą pogodę. My już wracamy, bo muszę jechać po Kubę do przedszkola. W sumie nie muszę, ale chcę. I wracamy, mały po mału mi odlatuje, ale jeszcze nie śpi. Troszkę wieje mocno, ale ogólnie jest przyjemnie. Na pewno cieplej niż ostatnio. Zobaczcie, właśnie wróciliśmy do samochodu, bo jadę od razu prosto po Kubusia. Mały mi się nie obudził, zaraz go zapnę, bo jeszcze nie zdążyłam. Ledwo żeśmy doszli i zaczęło padać. Zobaczcie. Masakracja. Ledwo zdążyliśmy. My właśnie wróciliśmy sobie z przedszkola z Kubusiem, jest już prawie 14, więc jestem do tyłu z obiadem. Wzięłam sobie tutaj maluszka na taką huśtawkę, robię sobie kawę i biorę się za obiad. Mam nadzieję, że zdążę. I witajcie kochani w kolejnym dniu. Ja jestem w domu uziemiona od kilku dni, no bo Kubuś mi się coś przeziębił, więc siedzimy w domu, nie chodzimy na treningi. Dzisiaj też ma trening, więc pewnie odpuścimy. Właśnie będę za chwilę zamawiać mu bieliznę termiczną, bo nie zamówiłam jeszcze, a już jest pogoda jaka jest, więc na treningi mu się przyda. Iguś mi jeszcze śpi, a jest godzina 4:09. Zaczynamy ten dzień i zostańcie z nami. No i maluszek nam się dzisiaj już właśnie obudził, bawi się, więc mama teraz bierze się za sprzątanie. Odkurzę sobie podłogę, umyję i zaczynamy dzień. Dzień dobry! Dzień dobry! Powiedz, że idzie nam 6 zębów naraz, z czego 1 prawie przebity, 2 już widoczne pod dziąsłem, a 3 jeszcze przed nami. No, także mamy tutaj wesoło, ale jak na te 6 zębów, to uwierzcie mi, że to jest naprawdę luzik. Po wczorajszym sprzątaniu już się do Was nie odezwałam, ale po prostu mam w domu taki hardcore ostatnio. Mały mi właśnie zasnął, śpi na łóżku u mnie. Jest 8 rano, ja po prostu wymiękam. 3 noc z rzędu, mały śpi, ale popłakuje, po prostu idą mu zęby. Właśnie dzisiaj zauważyłam, że przebił mu się pierwszy ząb i wiecie co, jest to 2 lewa u góry. No ja jestem w kompletnym szoku. 2 u góry. Nie wiem, co tu się wydarzyło, no ale tak daje popalić momentami. Jest taką mama mozę, po prostu z rąk mi nie schodzi. Nie jest jakiś niegrzeczny czy płaczliwy. Momentami tak mocno zapłacze, aż krzyczy z bólu, widać, że go to boli. Ale no, marudny też jest, jednak mama, przytulanie, już tata w odstawkę i mama, ręce, mama. Taka sytuacja, więc po prostu odpuściłam wczoraj już nagrywanie i poświęciłam czas mojemu dziecku. No zobaczymy, czy dziś będzie troszkę lepiej, bo ta 2 już mu się jedna przebiła, no ale wiecie, 2 jest troszeczkę taka większa i przebiła się na razie kawałeczek, no to zobaczymy. Jak to dalej pójdzie? Trzymajcie kciuki, żebym sobie poradziła. Idę już 6 zębów naraz. Chwycę teraz na szybko jakąś kawkę i biorę się za sprzątanie, bo jak tak dalej pójdzie, to dzisiaj nic nie zrobię. Kompletnie. No i mamy pospane. Nie wiem, czy z 2 łyki kawy wypiłam. A do tego Kuba cały tydzień w domu, bo nam trochę przeziębiony. Także domowe przedszkole level hard. Thank you.
tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. To robisz dwie. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the table. Zapomniałam wam powiedzieć, że zrobiłam Oskarowi te urodziny u niego w szkole. No niestety nie wstawię wam tutaj zdjęć ani filmiku z tego, ponieważ no, część z was pewnie wie, która ogląda mnie od dłuższego czasu, że mój Oskar jest dzieckiem niepełnosprawnym i chodzi do szkoły specjalnej, w której wiadomo, że dzieci są z różnymi niepełnosprawnościami, nie tylko fizycznymi, ale intelektualnymi, mają różne choroby, różne wady i po prostu no, nie jest to coś, co mogłabym udostępnić na internecie, dlatego zachowam to dla siebie, ale chcę wam powiedzieć, że urodziny się udały. Oskar był zadowolony, dzieci się ucieszyły, zrobiłam torcik bezowy, zrobiłam im babeczki z kremem i z owocami, zrobiłam ten torcik papierowy tak samo, także mieli w ramach jakiejś atrakcji urodzinowej i kupiłam balony z helem, z cyfry, z liczbą wieku, więc naprawdę zdjęcia mamy, filmik mamy, ale niestety nie mogę wam tego pokazać. Chciałam tylko tak dodać, że jednak zrobiłam te urodziny, odbyły się i jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się, że już COVID nie przeszkadza w organizacji takich rzeczy w szkole i można tam śmiało podjechać, bo dawniej niestety nie można było. Kochani, wiecie co? Ja będę kończyć tego vloga. Mały daje popalić. Kuba, już pracowaliśmy troszkę w książkach, teraz ma czas dla siebie. Dostał w nagrodę bajeczkę, więc siedzi, ogląda. Ja natomiast nadal chodzę w koszuli nocnej. Po prostu mam dziś tak ciężki dzień, że to się po prostu w głowie nie mieści. Ale jestem dobrej myśli, jest godzina po 13, a ja nadal jestem w rozsypce, ale to nic, zaraz się ogarnę, dojdę do siebie, mam nadzieję, że maluch teraz zasnął na dłużej, bo nie miał jeszcze takiej dłuższej drzemki i teraz po prostu odpocznę, poczuję się lepiej, to od razu wszyscy będą zadowoleni, bo czasem tak jest, ma się gorsze dni, tak jak dziś, więc będę się z wami żegnała. Miałam wam tutaj powiedzieć parę fajnych rzeczy ciekawych, ale dzisiaj już odpuszczę, idę odpoczywać, bo naprawdę się źle czuję i zobaczymy się w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że będzie dużo bardziej pozytywny. Buziaczki!